Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rana na planszy. Dzisiaj będziemy mówić, jak zwykle, najpóźniej, ostatni, już wszyscy chyba zrobili recenzję tego tytułu. Wszyscy? Szczególnie, że nagrywamy to dużo wcześniej przed tym, jak poleciało, więc nie wiemy, kiedy poleci, więc jeszcze później będzie. Po pierwsze, ale nie musimy się śpieszyć, bo już i tak nikt na to nie czeka. Po pierwsze, szalowanie z Pasikurowic, według naszych danych, które w momencie nagrywania już nie ma ich, to są wszyscy wyprzedani, więc G3 czeka na dodruk. Mój czeka w paczkomacie. Plus... Spoiler. Plus, co tam jeszcze? Karty, że już karty są z poprawkami. Poprawkami już można sobie wydrukować, sprawdzić i zobaczyć, co tam się wydarzyło. Więc tak naprawdę nagrywamy w takim momencie, ale to tylko dlatego, że po prostu stwierdziliśmy, że sobie ogramy tę grę, a nie tam, że tak. Och, tak. Ja w końcu trafiliśmy na grę, w którą chcieliśmy grać, więc pograliśmy jak najwięcej. No, dobra. Szarlatan z Pasikurowic, szarlatan. Szarlatan Ink. I ciu, nie? Nie, przepraszam, kucharz Ink. Kucharz. Ja szczur. I winiarz. Ja wrzucam jak leci. Dobra, szalony Paśkurowic, Wolfgang Warsz. Gość. Czyli świeża mega gwiazda. Złote dziecko niemieckiego game designu. Złote dziecko. To wiesz, to taki 17-latek, nie? A to taki facet, wiesz, 60-letni. Eddie Murphy też grał w filmie Złote dziecko i wiesz. Nie był dzieckiem. Nie był dzieckiem. Mów o jakichś ludziach, którzy ludzie znają, a nie Eddie Murphy. Przecież połowa ludzi nie wie, kto to jest Eddie Murphy, stary. Nie przyjmuję tego do wiadomości, że połowa ludzi nie wie, kto to jest Eddie Murphy. Jak powiedział na portalu, że LA, dodatek do detektywa LA coś tam będzie nawiązywał do Axela Foley, nie? To tak spojrzałem i tak myślę, że połowa osób nie wiedziała, kto to jest Axel Foley. Także to taka ciekawostka. Dobra, szalowanie z Pasikurowic. Od czego zaczynamy? Od czego? Od klimatu czy od nazwy? Bo... Klimat jest bardzo sympatyczny tutaj, muszę powiedzieć, bo on się dla mnie spina, bo to jest gra. Znaczy, z czym się spina? To, co robię w grze, spina mi się z tym, o czym gra jest. Czyli jestem sobie jakimś takim gościem, który chce wcisnąć jakiś inny wężowy olej albo coś takiego ludziom, którzy nie wiedzą, co kupują. Robię sobie miksturę i ta mikstura ma być jak najlepsza, ale ja nie wiem, jak zrobić tę miksturę. Więc wrzucam losowe rzeczy do garnka. Więc wrzucam do garnka losowe rzeczy i po prostu martwię się, żeby nie wybuchło. Nie jak najlepsza, ona być jak najbardziej objętościowa, bo ty masz dodać tego dużo. No tak. Czyli nie ma być ta najlepsza, tylko ma być po prostu dużo. Czyli chodzi o to, że wrzucasz rzeczy i chcesz, żeby, nie wiem, było to kolorowe i bulgotało, ale żeby nie wybuchło. To jest tak, jakbyś był kucharką w szkole podstawowej. Tego nie ma być, to nie ma być dobre, to po prostu ma być kasza z jakimś sosem. Nie, I dokładnie wiem, ile gipsu można wsypać, żeby się nie zestaliło. A żeby dzieci nie poczuły, że jest gips, nie? Dokładnie, a objętość rośnie. I dokładnie o tym jest ta gra, czyli robimy wywar, ale my nie wiemy, jak go zrobić, więc po prostu wrzucamy do garnka na ślepo losowe rzeczy. I to się dla mnie znaczy, wiemy jedną rzecz, że jeden ze składników nie jest zbyt dobry, bo jak się go ma za dużo, to garnek wybucha i finito. Podobno przeczytałem parę dni temu, że są spory doktrynalne na temat tego, czym jest ten składnik. Czy jest to śnieguliczka, czy jest to coś, tak, rozumiem. Nie pamiętam co. Takie, co się przyciska i pęka, takie białe. To śnieguliczka. Panie. Są na Facebooku Team Śnieguliczka i Team coś tam. Panie, jakby mnie interesowało, co to jest, to bym poszedł na studia i bym wiedział. A ja tu po prostu wrzucam, bo jest i robi objętość. Wszystko ma sens. Znaczy jedna rzecz nie ma sensu klimatycznie. No bo jeżeli wkładasz do wora łapę, to jak masz dynię i masz na przykład, nie wiem co tam masz, tego pierda różowego, to byś poczuł to ręką, że nie, to symuluje to, że masz wszystko rozłożone na stole, zamykasz oczy i tak po prostu eneduer i kepake, pyk, to. To symuluje, ale gdyby było takie idealne, to wszystkie te rzeczy byłyby właśnie jak znaczy, w kształcie śnieguliczki. Dynię kupuję sobie świadomie, wiedząc, że ona nie wybucha, więc chciałbym ją sobie wrzucać też tam jako niewybuchającą świadomie. Tak, no tylko jedna rzecz, która gdzieś tam łamie ten, tak, muszę przyznać, że design gry, czyli ten klimat, ta okładka, genialna niemiecka myśl beznadziejnego malowania okładek. Powiem ci tak, widziałem tę okładkę już wiele razy, nadal nie wiem, co na niej jest, wiem, że są kolory. No jak zamkniesz oczy, nie? I masz powiedzieć, co na niej jest, nie masz nic, pojęcia. Nic. No,
Nie pamiętacie nic? Nie, tak, nie mam pojęcia, co jest na okładce. Nie wiem, gdzie ona jest. Dobra, cię no, wiem, że są kolory, nawet nie powiem ci jakie. Jakiś niebieski mi się kojarzy gdzieś na środku. Dobre pytanie, co jest na okładce Szarlatany. Tytuł. Już o nim mówiliśmy, że no, odważny rok G3. Szarlatanie z Paści Kurowic ma dwie wady, znaczy jedną wadę i ogromne dwie zalety. Zrezygnowali z aliteracji. Znaczy, zaleta jest super, bo zaleta jest taka, że każdy to zaśmieje się, będzie miał przyjemne skojarzenia. Albo nieprzyjemne, bo... Albo jak był w Paści Kurowicach i ten. Dwa, jak się tam doda jakieś jeszcze jedno... Spółgłoskę, to tam będzie inny trochę inny trochę wyraz, więc też będzie śmiesznie, ale no, wiadomo, że wadą tego tytułu jest to, że wpisanie go w wyszukiwarkę długi i taki nieporęczny. Znaczy ja jako również miłośnik aliteracji uważam, że dało się znaleźć w Polsce jakąś nazwę miejscowości, która się z szarlatanami zgrywa. Nie wiem. Która się zgrywa i którą, nie wiem, może jest bardziej znana, żeby łatwiej zapamiętać. Wiesz, Pasi Kurowice tak ładnie płyną z języka, więc to ciężko. Pasi Kurowice, znaczy, ja cały czas uważam, że jest, że jest to jakiś mega inside joke, którego po prostu nie rozumiem. Pasi Kurowice są, jak chłopaki z G3 mówili, że to jest jakaś miejscowość koło nich tam. No ja rozumiem, nie? Ale no, nadal wiesz. Może to jest taki po prostu, nie wiem, lubelski Świdnik. Pewnie jest tam więcej niż jedna miejscowość. Mm-hmm. Ale... Dobra, szukam, co to są Pasi Kurowice od razu, żebyś już... No jest to miejscowość, no czego się spodziewasz, że co tam nie, z Google'a się nie dowiesz tego. Nie wiem, może jest na przykład, nie wiem, tam pomnik... nie wiem czego. Ale lubię te opisy w Wikipedii, bo to jest tak jak Grzegorz Brzęczyszczykiewicz, bo to Pasi Rukowice, niemieckie Paszkerwitz, wieś w Polsce pożona w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, w gminie Długołęka. Także... Zawsze Łękołody mogły być. Jest tylko 763 szarlatanów. Także małe, niewielkie, przyjemne. Dobrze. Nawet mają straż pożarną. Dobra. Jak wybuchają te kociołki. To musiało być właśnie to kryterium. Klimatycznie jest spoko i przy okazji wykonanie jest całkiem spoko, bo dostajemy dosyć sporo, dostajemy woreczki, dostajemy trochę drewienek, dostajemy duże planszetki gracza, dostajemy spore takie te... Masę żetoników. I te takie te składniki na takich planszetkach, też grubych, nie na kartach. Nie? Księgi, o, z tymi składnikami. Dobra. Małe czepianie się, irytują mnie te małe woreczki, bo utykają tam w rogach te małe składniki. No, ja... Przeszkadza mi to technicznie, ale to ja tak jakby ja mam zręczność na -1, więc... No ale to wiadomo, że tutaj byłoby ciężko i tak jest dobrze, że możecie wsadzić tam rękę, bo wiele osób miało zawsze te problemy z tym, że woreczek jest malutki i... Moja ręka się mieści, więc każda się zmieści. Tak. A że to... W co ostatnio graliśmy z takimi... Dice Settlers. Malutkie. Dobra, no to co? Klimatycznie się broni? Broni. Jest śmiesznie? Tak, broni się. Jest głupkowato? Jest. I takie powinno to być. I teraz najstraszniejsze jest to, że w mechanice jest tak samo głupkowato i śmiesznie. No bo to jest push your luck. I to jaki push your luck? Znaczy, to jest... Wyobraźcie sobie, że gracie w Blackjacka, tylko z deckbuildingiem. I każdy ma własną talię, z której odkrywa karty i nie chce tych 21 przebić. I do tego, ale do talii w trakcie gry wtasowałem sobie, że na przykład o, mam -7, a moim celem jest odkryć jak najwięcej kart, a nie jak najbliżej 21. I to są szarlatani w pigułce, nawiązując do czegoś, co ludzie znają. No ja bym powiedział, że to jest taki, mnie to się wiąże oczywiście z Kentstopem, nie oszukujmy się, nie, bo Kentstop jest taki, że rzucam do momentu, aż wychodzą mi pożądane przeze mnie numery. Jak czuję, że już mi nie wyskoczy ten numer, to puszczam. Tutaj mamy te złe numery, czyli te, jak to tam, śnieguliczki pojawiają się. Mamy pełną informację na początku gry, ile tego mamy, jakich wartości tego mamy. Możemy sobie policzyć, jakie jest prawdopodobieństwo wyciągnięcia czegoś, co powoduje, że mi wybucha. I no, nie mów mi o prawdopodobieństwie. No, prawdopodobieństwo czasem jest nawet wam niekorzyść. To wtedy nie. Wtedy... Nie, życie jest przeciwko inkowi zawsze i to prawdopodobieństwo nie ma nic do rzeczy. Tak jakby widziałeś chociaż jedną partię, w której mi szło przyzwoicie. Miałem partię, w której na 9 rund, bo tam się gra 9 rund, 7 razy mi wybuchło, także. A czy wiesz, to, że ci wybucha,
to jest już twój wybór. Ale to, że możliwość wybuchnięcia jest przy piątym wyciągniętym składniku, jest smutne. Ogólnie, ile by Ink nie miał składników w woreczku, to cztery pierwsze są białe. Znaczy, moja teza była taka, że jest to gra o tym, że się że to jest gra o alchemii, prawdziwej alchemii. Wrzucam kolorowe rzeczy do woreczka, wyciągam białe. No dobrze, mechanika bardzo prosta. Każdy ma swój woreczek, w tym woreczku ma żetony, żetony mają wartości od 1 do 4, gdzie są białe, które są niepożądane, dlatego że jak będziemy mieć ich sumę wyższą niż 7, to nam coś wybucha, chyba że zdarzą się jakieś tam wyjątkowe okoliczności, ale o tym nie ma co się rozwodzić. Mamy inne, fajniejsze, takie, które mówią na przykład, że inne, takie, które mają wartości 1, 2 lub 4 i te wyciągając, poruszamy się, czyli objętość nam się kociołka zwiększa. Znaczy, tak de facto, to po prostu sumujemy wartość ich. No tak, no czyli zwiększa nam się objętość kociołka, tak klimatycznie staram się. W sensie, że nie poruszamy się, tylko po prostu tak poruszamy takim, sumujemy, takim, tylko że mamy planszę tak skonstruowaną. Taką fajną, która w bardzo spirali. Wygodny sposób to tak, robi. Tak plastycznie, ładnie to pokazuje. No i to by była debilna gra, gdyby nie to, że wszystkie składniki poza śnieguliczką coś i dynią coś robią. Dynia też coś robi, jest tania. Co więcej, w różnych partiach robią różne rzeczy, ponieważ o ile kolorów mamy... Siedem. Zestawów. O tyle każdy z tych kolorów ma cztery warianty. Nie każdy. Znaczy, no nie każdy. Dynia, w sensie... dynia ćma i dziura w głowie moja zawsze są takie same. Twoja dziura w głowie jest zawsze taka sama. Nie, dynia ćma i białe zawsze działają tak samo. Tak. Zielone mają cztery strony, czerwone mają cztery strony, pierdy mają cztery strony. I żółte mają cztery strony. No w każdym razie kombinacji... Jest sporo, mamy predefiniowane kilka, czyli możemy grać wszystkie jedynki, wszystkie dwójki, wszystkie trójki, wszystkie czwórki. Możemy to miksować, ale te predefiniowane mają tą zaletę, że mam wrażenie, są najbardziej przez Warsza przetestowane, jeżeli chodzi o... Zaprojektowane są w taki sposób, tak, żeby współdziałały ze sobą. Żeby tam synergia między nimi była. I gra jest super prosta. Wszyscy naraz wyciągamy do momentu, kiedy ktoś stwierdza, że już koniec, nie że wyciąga. Miękko, już miękko. Albo do momentu, kiedy gra mówi mu właśnie wybuchło i nie wyciągasz. Potem ustalamy, kto ma najwyższą wartość. Ta osoba rzuca sobie kosteczką, tam sobie coś tam dobrego dostanie. Jakby mało było elementu losowego w tej grze, to jeszcze... Nagrodą za wygranie rundy, że tak powiem w cudzysłowie, jest rzut kostką. Może być punkcik, może być tam jakiś ten rubinek. A potem mamy dwie możliwości, czyli dostajemy punkciki, czyli więcej, im dalej doszedłeś, czyli więcej tego zrobiłeś, tym więcej punkcików, no i więcej hajsu. I za ten hajs kupujemy składniki do woreczka. No i składniki sobie staramy tak zrobić, żeby albo były mega kozackie, czyli czwóreczki, bo czwóreczki dają nam do czterech do pałkę. Dobra objętość. Tak jest. Ewentualnie chcemy sobie coś skombować. Na przykład chcemy sobie skombować coś takiego, że nie wiem, mamy taką fajną, ostatnio graliśmy, że jak wyciągniemy czerwony, to każdy kolejny biały, jedynka i porusza się dwa dalej. I wszyscy na to, żeśmy poszli. Jeden dalej. No czyli o dwa się porusza. Tak. No i wszyscy stwierdzili, dobry pomysł, a potem się okazało, że w praktyce czerwony... I tak zawsze białe wychodzą przed czerwonymi, widmo, że na sobie. Tak. Albo więc... są takie, które nas zabezpieczają trochę przed wybuchem. Są takie, które pozwalają nam dociągać rubiny, czyli tą taką walutę dodatkową, tak, która nam pozwala... Robić potem dwie rzeczy, tak. Mechanicznie możemy jeszcze, mamy tam jeszcze oprócz tych zakupów, właśnie mamy poruszanie się takim kropelką, czyli za rubiny możemy sobie kupować jakby podwójne... Możemy zmniejszać garnek, żeby się wydawało, że jest więcej garnków. Nie, dno po prostu sobie zabierze, tak wiesz, nie? Tak jak w dobrych takich patelniach, nie? Że tam dno coraz... podnoszę, szybciej się napełnia. No i mamy jeszcze taką śmieszną mechanikę tej gonienia, która mi się bardzo też jakby życzliwie podoba, dlatego że jak ktoś jest cienką bułą... albo inkiem. Tak. To jak jest pierwszy, to jest potem ktoś i potem ktoś i potem ktoś, a potem na końcu jest ink. Jak widzisz, że windziarz uważa więcej, to jesteś zdesperowany i po prostu szczurami dopełniasz. Tak, i ogólnie tak, rzucasz szczury i to też tak gawieć nie widzi, że tam leżą szczury. Jakoś mi się to kojarzy z takimi właśnie pirackimi klimatami, nie? Jak tam szczurami gotowali. No i jest ten mechanizm ketchupu, czyli zaczyna się już z bardziej upełnionym garnuszkiem, przez co gracz, który jest najsłabszy, ma szansę turę wygrać. Nieprawda, nic to nie pomaga. W ogóle. Czasami pomaga.
No i co? No i mechanicznie to jest wszystko. No to jakby nic więcej. No są jeszcze karty z losowymi wydarzeniami na początek. Tak, działające przed rundy, lub na koniec rundy. Które są tak nieistotne, że... Czasami są game changerami. Jakby ich nie było... Znaczy inaczej. To nie jest coś, co bym chciał wycinać z tej gry. Niech one już tam nie, będą. Niech będą, ale z drugiej strony tak jakby to nie, nie to, że na początku rundy czekam, co to będzie, bo najczęściej to będzie takie... Nie, najfajniejsze te karty są z tymi wyborami. Jak masz wybrać kilka, to dzięki temu przynajmniej mamy zróżnicowania, nie tak, że każdy... Bo wszyscy dostajemy... Nie, no okej, okay, no czasem jest karta typu wyrzuć jedną śnieguliczkę z worka, co jest... Jedno spoko. Białe tu coś. Bo może obrażasz właśnie połowę naszych słuchaczy, nie? Skoro są dwa obozy. Oh well. Ink nie umie grać w tę grę, także... Nie, ja nie umiem grać w tę grę, a już próbowałem. Było nawet na przykład tak, że kupowałem to samo co ty, bo pamiętasz, że siedzieliśmy obok siebie i kupowaliśmy plus minus to samo, wpadliśmy na ten sam pomysł, ale co z tego, skoro nieważne co się kupi, jak ale się wyciągnie białe, to ale ty wyciągałeś te, masz magnetyczny, wiesz, magnetyczny tak. Na trójkę białe. To wszystko przez to, że te kolorowe się w rogach woreczków kupowają. Okej, okay. Zalety, wady tej gry. To jest, powiem ci tak, to jest jedna z tych gier, w której zalety i wady mogą być ze sobą tożsame. To może być to samo, tylko w zależności od tego, znaczy, kto ja patrzy. Od razu przyznam się tak, że zagrałem w tę grę, pamiętam, na Gracisławie pierwszy raz jeszcze na niemieckim egzemplarzu, kiedy jeszcze polskiego nie było. Dick Albert von Quedlinburg. Tak. I pierwszy raz wszyscy, którzy graliśmy, to było takie wielkie, ale kurczę, fajna mechanika Push or Luck. Bo mechaniki Push or Luck dzielą się na mega fajne i na mega niefajne. I tych mega niefajnych jest raczej więcej. Tak. Co mnie zawsze bardzo boli, bo ja tę mechanikę, jak wszyscy wiedzą, kocham, uwielbiam i są one cudowne. I przeważnie mechaniki Push or Luck są bardzo takie spłycone, czyli są... Nie no, prosta matematyka bez wielkich różnicy. No wiesz, ale chodzi mi to, że na przykład w Can't Stop tam nie ma nic jakby, to już też kością i nie, nic nie to dzieje. Can't Stop jest fajny, ale on nie jest różnorodny. Tak. A to on jest fajny na aplikację, tak? A to jest fajne i jest różnorodne. Bo jest różnorodne. To jest trochę tak jak kiedyś bardzo się cieszyłem Celestią, bo Celestia jest też jakaś, ale Szarlatani wnoszą to o kilka poziomów wyżej, bo tego poziomu, znaczy inaczej, tutaj dla ciebie, Inku, żebyś zrozumiał, nie? Tam nie ma tak, że pozornie starasz się, żeby kupować te rzeczy, żeby oddawał ci coś. To nie jest pozorne, to w większości sytuacji działa, nie? Chyba, że ja gram. Ogólnie... Nie, to naprawdę, to przeczy wszelkiemu prawdopodobieństwu, nie, matematyce, wiecie... i czegokolwiek. Naprawdę, to nie jest tak, że ja zagrałem raz, się wkurzyłem i uważam, że mam pecha. No, jeszcze ani razu nie zagrałem niepechowo. No w każdym razie mi się bardzo podoba w tej mechanice to, że ja te nowe żetony, czyli te nowe składniki, kupuję po coś i staram się z tego jakiś kombosik wykręcić. Albo znaczy, jeszcze bardziej puszować taka. To działa mniej więcej w ten sposób, że ty myślisz sobie, kupuję części, wrzucam je do betoniarki i by było naprawdę fajnie, jakby wypadły w odpowiedniej kolejności. I każde to pociągnięcie z woreczka, ale, to jest ale, takie... Ale wiesz, no ale kupujesz na przykład, nie wiem, same czerwone, załóżmy, to same w końcu czerwone, wyjdą. No to w końcu one wyjdą i w końcu jest szansa, że zażre, tak? Chyba, że wybuchnie wcześniej kociołek. No dobrze, ale teraz zasymuluj sobie w głowie wszystkie partie swoje, że ci nie wybuchają. Wyobraź sobie, że jesteś mną na przykład, nie? Widziałeś, jak gram. No bym nie. To widziałeś, jak ja gram. Też raczej dobrze mi idzie. Kusząca oferta, no. Naprawdę. Bo wyobrażać sobie, że no dobra, jestem wami. Dobra, to ja powiem tak. Moje wady i zalety. Wada jest... dwie są wady. Mam dwie wady. Pierwsza wada jest standardową wadą gier tego typu. Mówiliśmy ją przy okazji recenzji gry Orlean. Niestety, moja kopia już ma 20 partii mniej więcej sobie. I zaczynają te... Wycierają się te żetony. I to jest... I to będzie zawsze problem. Pamiętacie mój Orlean? Mój Orlean wygląda strasznie, nie? Jest naprawdę strasznie wygląda mój Orlean. Ale Orlean wycierał się zdecydowanie szybciej. Tak, czyli tutaj jest zaleta, że wyciera się mniej, ale wyciera się. I ostatnio, jak gdyśmy grali, to już pokazywałeś mi już część żetonów, była naprawdę, szczególnie te ciemne. Ale przemyślałem to później i to jest takie bez konsekwencji żadnych. Znaczy, dopóki da się przeczytać cyferkę. Jak ale... i to długopisem, nie? I długopisem i rysujesz sobie tam coś innego, nie?
Powiem ci tak, po tym ostatnim graniu naszym, jak zobaczyłem ten twój egzemplarz, jak wygląda, to stwierdziłem, a to kupię sobie też. Własny. Ale nie, nie czuję, żeby mi to jakoś mocno... Ale nie, wchodzi mi o, że wiesz, że to jest pewnego rodzaju wada wynikająca z mechaniki. No tego się nie da przeskoczyć. Bierzesz to do łapy, non stop to mieszasz, będzie tak się działo, koniec. I to nie ma o czym tutaj rozmawiać. Druga rzecz, która jest trochę dla mnie wadą, to jest to, że to co ty powiedziałeś, że no tych niezmierzone może możliwości, jeżeli chodzi o układy, które się pojawiają. Ja zagrałem wszystkie predefiniowane, pograłem trochę na takich właśnie randomowych i w przypadku randomowych mam wrażenie, że czasami po prostu są mniej ciekawe partie. Tak, no jest tak, że okej, to jest taki zestaw, te dwa się opłaca kupować. Tak. Mhm. W porównaniu z nimi tych się nie opłaca, nie opłaca i nikt ich nie będzie kupował, chyba że akurat tak. będzie to reszta skupienia tego lepszego. No tak, no, będziesz miał 30, wydasz tu 17 i zostało mi 13. Co ja mogę kupić? O, mogę to. No i trzecia wada, bo nie oszukujmy, dla wielu osób może być to wadą. Można grać w tę grę bardzo pechowo, czego Ink jest tutaj dowodem. I można z tego powodu się mocno frustrować. Poczekaj, przetestujemy tę tezę. Inku, ale zagrałbyś jeszcze? No właśnie, to miało być moje podsumowanie. Spoko, to za chwilę będziesz o tym mówić. Także takie są ewentualnie moje wady. Natomiast zalety są takie, że gra ma bardzo fajny, niski próg wejścia, mam wrażenie. Łatwo to się tłumaczy. Znaczy, ona jest jednocześnie łatwa i trochę ma taki... Ale wiesz co, grałem z osobami, które nie grały w gry planszowe. Znaczy, ale nie, tak. Wiesz co, bo to jest tak, jeżeli jest jedna osoba ogarnięta, która będzie szła na końcu rundy przez te kolejne punkty i mówiła, powiedzcie ile macie czarnych, okej, teraz tak, ile teraz żółty? Weźcie sobie, popatrzcie czy macie rubin i tak dalej, to cała reszta sobie poradzi. Tak. Jeżeli wszyscy siądą nowi, nieograni, to mogą się zgubić, bo jednak ta sekwencja na końcu rundy... Ale trochę się tam dzieje. Dobrze, wetnę ci się teraz do zaleto-wad i to będzie zaleta tym razem. Bardzo mi się podoba, że ta gra nie bije cię tak kijem po nerkach, jak ci coś nie wyjdzie. W sensie, jak wybuchniesz, tak, bo zawsze coś kupisz, jak wybuchniesz, bo normalnie jak ugotujesz ten wywar i go tam rozdasz ludziom, to dostajesz punkty i pieniądze. A jeśli ci wybuchnie, to nie jest tak, że tracisz wszystko, tylko albo bierzesz punkty, albo bierzesz pieniądze. I na początku gry jest oczywiste, że bierzesz pieniądze, bo punkty są żadne. Na końcu gry jest oczywiste, że bierzesz punkty, bo już nie potrzebujesz pieniędzy, więc tak naprawdę tak bardzo cię boli tylko w środku. To było ciekawe, gdyby w Leczeku takie coś prowadzili, że mimo, że przegrywasz, musisz biorę pieniądze. I kasyna zbankrutowała. Dobra, jeszcze jakie zaletowady? Mówiliśmy o szczurach, podoba mi się to. Zazwyczaj w grach irytuje mnie taki mechanizm, który wspomaga tego boli, ostatniego. Nie? Tutaj nie boli, bo jest tak rozpaczliwie losowa ta gra, że jakby nie było to, jakby tego nie było, to bym czuł jakąś irytację, a tutaj zawsze jestem szczęśliwy. O, jestem ostatni, mam większą szansę, że się odbiję. Nie, zadam najbardziej... ci poważne pytanie. Czy fakt, że gra jest rozpaczliwie losowa, jest zaletowaną, wadą to, czy zaletą? To jest to, o czym mówiłem trochę wcześniej, że to jest tożsame w tym przypadku. Znaczy to wiesz, to jest rzadki przykład świetnej implementacji Pushorlaka. Nie, według mnie na dzień dzisiejszy, to jest początek lutego 2019, to jest najlepszy Pushorlak, w jaki grałem. No jeden z najlepszych na pewno. No, widzisz ten... No nie, no bo ja jeszcze myślę... No, no ja wiem, jestem can't fanem, stop. Jestem, ale też uwielbiam Celestię, nie? Bo Celestię mogę zagrać sobie na przykład z Gabrysią i ona już to ogarnie. Tutaj tego jeszcze nie ogarnie. Ale dla dorosłych osób, tak, to uważam, że to będzie jeden z najlepszych Pushorlaków, dlatego że, bo co jest dla mnie ogromną wadą, ogromną zaletą, przepraszam, to jest duża gra. To nie jest popierdółka, bo Kenstop jest popierdółką, a tu jest duża gra. Tu mam decyzję, gramy 9 rund. W każdej kolejnej coś się zmienia, bo mamy karty. W każdej kolejnej coś się zmienia, bo dochodzą nowe składniki, które mogę dokupić. Tak, i faktycznie, bo to jest tak, że decyduje się kupić to, potem się cieszę. Podjąłem dobrą decyzję. Wyszło mi teraz i wow. Okej. Okay. Ale słuchaj, to jest idealne. To jest gra, której naprawdę możesz podbudować swoje ego. Bo dokładnie, ponieważ jak idzie dobrze, to idzie dzięki tobie, a jak idzie źle, to dzięki losowi. Dokładnie. To jest taki fajny przykład. Graliśmy taką partię niedawno, w której było, jak się kupowało niebieski wyląduje na bursztynku, to się dostało bursztynek. Rubinek, przepraszam. Tak, no tak. Ile radości przynosi głupie... Czysto losowy efekt. Tak, głupio losowy efekt ma ten akurat ta księga niebieskich, ale
Po prostu jak się to wykładało, to było, miałeś takie poczucie, Totorotek, szóstka, idę kupić już kurde nowe Porsche. Żeby było istotne, rubiny rozłożone są nieregularnie na tej planszetce i to naprawdę nie ma żadnej zależności, że o teraz będzie kilka pod rząd, więc jeśli wyciągnę te kilka pod rząd, to mi wyjdzie. Tam w ogóle... I jak patrzyłem na Inka, który to był ten jedna runda, w której poszło mu dobrze i chyba... Trafiłem w rubin! Och, drugi raz trafiłem w rubin! Trzeci raz trafiłem w rubin! Co się dzieje? No, to nie są emocje, jakie na przykład... Słuchaj, czy Agricola takie emocje powoduje? Nie, bo to jeszcze druga rzecz, zwróćcie uwagę. Warsz robi sobie też taką troszeczkę kpinę z nas, bo w główną mechaniką jest Push or Luck i w praktycznie w większości elementów, czyli w tych zestawach, masz kolejny Push or Luck do tego Push or Lucka dołożony. Czyli na przykład, jeżeli zielony będzie ostatni lub przedostatni, to coś tam. Jeżeli tan będzie po tym, dokładnie po tym, to coś tam. I myślisz sobie... jej, to jest świetna czwórka. Może wejdzie mi raz na 9 rund to kombos, ale jak już wejdzie, to już tak przywali z grubej rury. Także ja mam takie wrażenie, że Warsz, tak sobie mówię, trochę zakpił z nas wszystkich, robiąc grę... Nigdy mi zielony nie wszedł. Nigdy! Wydaje mi się, że po prostu takiej dozy losowości w grze to po prostu nie było do tej pory, no bo właśnie, nikt się nie odważył tego zrobić. Żeby stwierdził, a to jeszcze dorzućmy to. To jest tak jakby... byś był w kasynie i stwierdził, okej, okay, ruletka jest spoko, ale co by było, gdybyśmy do ruletki dorzucili właśnie tego blackjacka? No nie, ale nie, słuchaj. I rzut na przykład, nie wiem, wiesz, z zamkniętymi oczami strzałką w balony. Jakby zrobić coś takiego, to jakby to przyciągało. Czyli kręcisz ruletkę, nie możesz mieć więcej niż 21 i rzucasz jeszcze, jak przebijesz balon i z niego wypłynie, wiesz, nie wiem, złoty jakiś tam płyn, to wtedy wygrałeś miliard dolarów, nie? I wszyscy stwierdziliby, no mam na to szansę, to jest świetny pomysł, nie? Także ja jestem zachwycony. Warsz jednak okazuje się być może nie tyle co genialny, co bardzo pomysłowy. Nieszablonowy. Pomysłowy człowiek, bo robi gry takie jak Gunstone Clever, które jest mega kozacko przefinkowaną grą. Takie finki. Robi Illusion, które jest głupie, dziwne i nie wiadomo jakie. Robi Minda, który psuje całkowicie podejście do gier, bo to jest gra, w której nic, nie masz na nic wpływu, tylko po prostu stwierdzasz, położyłem, zepsułeś, albo wygrałeś. Robi coś takiego, no wyrasta gościu na najbardziej nieszablonowego chyba tego, designera ostatnich lat. Po prostu nie boi się robić rzeczy, które wszystkim uznali, że nie należy ich robić. Tak. A G3 nie bało się, bo dowaliło jeszcze niebanalny tytuł. I... Szarlatani z Pasikurowic. Szarlatani z Pasikurowic to jest gra, która jest mega losowa i strasznie mnie to irytuje. Przegrywam w nią niemożliwie. Co więcej, sami wiecie, że rzucam obelżywymi słowami, wyciągając po raz kolejny na początku tak było. Mnóstwo białego. W ogóle ta gra mi się zupełnie nie podoba i mnie wkurza, ale jak mi ją proponują, to znowu do niej siadam, nie rozumiem tego. Ja jestem hazardzistą, to jest hazard w czystej postaci. Ja uwielbiam, to jest hazard, dawno żadna gra tak to jest hazard w czystej postaci. Tak, to jest gra, która zrobiła mi to w głowie, co bolidy mi zrobiły w tamtym roku. Czyli zrobiła mi taką czystą przyjemność z grania w grę, która ogólnie ma milion wad i siada przy niej jakiś eurosucharzysta i mówi, ja pierdzielę, ale krap. Nie, właśnie o to chodzi, że jak ja bym miał ocenić tę grę tak normalnie, jak oceniam grę na sucho, to w ogóle nie ma, ona nie, to nie jest tak, że ona ma wady, ona nie ma sensu, ale... Nie, patrzysz na to, czy te instrukcje mówisz, nie ma prawa zadziałać, to przecież nie ma wpływu na, praktycznie na nic, no nie ma. Wszystko jest losowe. Gdzie to zabawa? Byłem cieszy wygrane. No i ostatnio jak graliśmy, to na koniec zostało jeszcze trochę czasu, co zagramy? W szarlatanów. Okej, okay, wszyscy, okej. Okay. Tak, ja... Mając do wyboru jakieś tam nowe gry, coś można było poznać nowego, nie, zagrajmy sobie w szarlatanów. No bez sensu. Ja jestem zachwycony, też głównie ze względu na to, że zagrałem to z kilkoma nowymi graczami, nowymi dla hobby i oni byli zachwyceni. Także jakby takiej gry powinno się robić. Takie gry powinno się robić i jeszcze cena tej gry jest mega uczciwa w stosunku, tam ponad około stówki kosztuje, nie? Tam 120 chyba, tak? No nieważne. W każdym razie mega uczciwa w stosunku do zabawy. To było co? Familienspielen Jahres? Kennerspiel. To Kennerspiel to oczywiście przegięcie. Ale, tam... ale to właśnie Kennerspiel znaczy teraz, że będzie więcej niż jedna strona zasad. No.
Tak. No i od razu też pochwalę G3, spoko. Nikt tam nie udaje, że nie było błędu. Na horyzoncie już jest też dodatek. Tak. Nowe księgi, nowe zasady dla składników. Tak. Także ja super, bardzo cię cieszę. Gratuluję G3, że to wydało. Gratuluję G3, że potrafiło wyjść z sytuacji i powiedziało, okej, schrzaniliśmy jakieś tam tłumaczenie, tu macie, nie chowało głowy w piasek. Także no, życzę, żebyśmy mieli teraz co, szarlatanki skąd? Bo to dodatek jest o kobietach. Trzy wiedźmy. No, to... Z Pabina. Okej, G3, macie wyzwanie. Dobra, ja jeden. No jeden. No chyba jeden, chociaż to jest zupełnie wbrew jakiejkolwiek logice i sensowi. Może wyciągniesz po prostu z tego. Jak wyjdzie biały, to znaczy, że jeden. To jeden w takim razie. To nie muszę losować. Ja wiem, co wychodzi z tego worka. Spoko. Dobra. O Paści Kurowicach mówili Czuniek, Ink, Windziarz. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.